Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym sezonie, tak mówię sezonie, a wiecie dlaczego? Bo moje przepiękne, zajebiste Chelsea przejebało dwa mecze, ostatnie 4-0, czajcie, debile. Kurde, ja już ich tam pokwikseluję w swoim czasie, a w drugim sezonie będzie Manchester City, tak. Aguero, który grał już w lidze szóstej i nam wygrał, i właśnie dzięki niemu i Higuainowi przeszliśmy do ligi piątej. Mieliśmy przejść do ligi czwartej, ale debile z Chelsea już nic nie grały. Ewidentnie gówno robiły. Tak. No, mamy jeszcze Davida Silva, kupiłem go za jakieś chyba 83k. Tu dropnął mi się Lampard z Manchesteru City, Mangala i Kolarow w informie. Zobaczymy jak to będzie się wszystko spisywało. Jeszcze sobie założymy w ogóle inne koszulki i herb. Jak mamy w ogóle herb z Manchesteru City, to będzie teraz tak. Herb. Jeśli mamy herb w ogóle z Manchesteru City, jest, dobrze. Sobie aktywujemy. I jeszcze teraz ciuszki, stroje. Mamy stroje z Manchesteru City. To są te wyjazdówki. To sobie nałożymy od razu. I jeszcze te podstawowe. A podstawowe to są tutaj bodajże. Okej. I jedziemy. Zobaczmy jak teraz Manchester City się będzie wykazywało. Ale uważam, że Aguero jest o wiele lepszy niż jakiś tam Diego Costa, Remy, Dembaba, czy tam nawet już Drogba. To jest kurde dzieło sztuki. Ja myślę, że z taką formacją, w takim składzie uda mi się osiągnąć cel. I mam nadzieję, że go osiągnę. Dobra, czyli tak, na napastniku Aguero, lewa i prawa pomoc to będzie Sinclair i Jesus Navas, na defensywnej pomocy Lampard i Yaya Touré, ofensywna pomoc David Silva, a w obronie tak, Kolarow, na lewej, na prawej Zabaleta, a na środkowych jest Kompany, Mangala, a na bramce nieszczęsny Hart. Tak, dałem mu szansę, a Caballero jest na ławce, dam mu szansę, jeżeli będzie taka potrzeba, jak mnie Hart wkurwi, to wbije Caballero. A on też bronił, ładnie, trzeba przyznać. Dobra, bez gadania, bez brzęczenia, zaczynamy drugi sezon piątej ligi. Czajcie? Ja jestem po prostu zdruzgotany, że tak Chelsea mnie potraktowało na koniec. Ale trudno, no, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jeszcze to się uda nadrobić. Mają kondycję? Nie. Trzeba im dać. Ale po prostu wizerunek już jest zmieniony. Zobaczymy. Ja myślę, że Aguero będzie o wiele bardziej się wykazywał na każdym meczu. Zobaczymy jak dzisiaj zagrają. I mam nadzieję, że może mi coś teraz wygrają. Wierzę w Manchester City, bo jest Aguero. Aguero naprawdę robi cuda niekiedy. Proszę, ataku mamy w pizdu. Tak, ten bierzemy. Dobra. Co on tutaj ma? O kurde. O, Neymar i Benzema. Czyli to, co mnie musiało kurwa zgiąć. A dlaczego on ma Piotrka? To mnie dziwi. Ale ma Neymara i ma Iniestę, więc będziemy mieli trochę problemów. Ale jest Aguero i mam nadzieję, że Aguero też będzie coś robił i wierzę, że coś z tego będzie. O kurde, tu Di Mario już nas straszy. Sinclair, o proszę, jaka klasa Sinclair. Aguero. Nie wiem, czy on tak cały czas szedł w drugą stronę i źle podał Aguero. Na razie nic dobrego nie zrobił, ale on już tu wyprowadza atak. Chce mnie bezpośrednio wyprowadzić z równowagi. No, ucieka obrońcy. Aha, to był jego błąd.
za co teraz zapłacił, ale Aguero też popełnił błąd. W sumie jak zwykle. O kurde. Uważać, uważać. Gra na wieśniacki dribbling? Pewnie tak. Jesus Navas. Jesus Navas. I już pchany. Ładnie na was, ale złe podanie. Aha. Chyba mu się coś pomyliło. Ale okej, okej. Niech ci tak będzie. Perfekcyjnie podcięta piłka. Zabrać Neymarowi, dobrze. Ależ fatal. Dobrze arbiter reaguje. Faulował? On? Aha. A nie, ja faulowałem. No to... Kurde, nie, ten sędzia jest jakiś czasami porąbany. Blisko już do bramki. No podajcie! Czemu nie dobiegłeś do tej piłki? Dobre, wysokie podanie. Dobrze, wykąpany. O, dobra, i Aguero. Działasz! Kurde, wyjebał tą piłkę. Nie mogli się spodziewać innego potraktowania. Gwizdy kibiców po zagraniu do bramkarza. I pewnie dobiegnie. Nie dobiegnie. Piłka opuszcza boisko i rozpocznie za moment bramkarz. Dobra, hard wyciepto. Jeszcze ci nie dałem boosta, ale jak będziesz wszystko puszczał, to boosty będą lecieć. Sorry, ale w 8 lidze też ci dawałem boosty. I jakoś działałeś, choć też puszczałeś zazwyczaj. Dobra. Co się tu konstruuje? Nie wiem, czy to dla nas ma być, czy on Neymar sobie coś chce dobrego... O, super, Neymar. Teraz podanie, złe podanie, Zabaleta. Aguero. Dobra, Aguero. Jesteśmy ciekawi dzisiejszego występu tego piłkarza. Możemy liczyć, że błyśnie dziś klasą skutecznie w połowie. Kurde, blisko. Proszę, ale patrz, wspólnie, kurde, przebiegł, trochę przedryblował. No świetny strzał z dystansu. A. Trener aż złapał się za głowę. No za głowę się musiał złapać, ale to jest Aguero. Jeszcze to jest inna sytuacja, bo... wstawaj! 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 Nie możesz leżeć tak bezczynnie. Kurde, szykują na nas akcję. Nikt nie doskoczył. Dobre, hard. Wstałeś już tam? Dobra, wstał. A to chyba Aguero leżał. Nie wiem, co mu jest. Brońcie się! Dobrze, hard. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Piłka poza boiskiem, rzut rożny. I uwaga teraz. Godin! Spudłował. Piękne wyjście w górę, ale jednak nie ma bramki. Piękny. Na razie się trzymamy. I pewnie by trafił czysto. Javier Mascherano. Aguero. Dobrze. Ture! Kuźwa. Aguero. Teraz podanie. Czemu żeś się nie przybliżył do tej piłki? Hmm? I kurde. Teraz znowu trzeba się cofać. Bo jak zwykle Neymarem coś tu chce wykombinować. A, podanie do bramkarza. Niech będzie. Niech i tak już będzie. Ale Lampard do nikogo nie podał. Dobra, to było już dziwne. Co on to zrobił? Ale na razie wyrównanie jest. Trzeba przyznać. Spudłował. Chybił. Widać, że nie umie grać tym Neymarem. Naprawdę niewiele brakowało. No, widać, że potrafi. Wydał trochę kasy. A jeszcze nic mi nie zrobił. O. Dobrze, hard. Ale Iniesta ma mało strzał, więc wątpię, żeby mi zagroził taki Iniesta. Aha. Zdecydował się na strzał. Wyciepać, dobrze. Chciał nam Benzema strzelić. No, on jest do tego zdolny. Akurat. Czemu... Nie Sergio Ramosem. Człowiek. Super, wychwycił tą piłkę. Andres Iniesta. Ponad pół godziny, a on dalej konstruuje. No cały czas nas atakuje, my nic nie możemy im zrobić, znowu. Ale nie może nam też strzelać za bardzo. Spójrzmy na liczbę. Dobra, i Aguero biegniesz.
Nieudana akcja. Kurde no! Nie można dobrze wycelować, bo jestem pchany ciągle. Ładnie to zrobił. To mogła być. No jakbym jeszcze trochę przybiegł, to z pewnością Aguero by strzelił. O, panowie! Kurwa! I znowu się zaczyna. A co salutujesz? Wygolić ci ten łeb? Mózg też ci wygolę. No i chuj, już przegrywamy. Gówno robią. No i super, już Benzema ma gola, a Neymar asystę. Super, won. Kurwa, już chyba się zginają w pół na widok Neymara. Ładne dośrodkowanie, przechwycił dośrodkowanie. Aguero. Kurwa nie, no Silva! Albo podajesz dobrze, albo w ogóle nie podajesz tego. Benzema. Kolarow. Kolarow, przynajmniej ty się jakoś wykaż. Ture nic. Dobra, Aguero, teraz dośrodkujesz. W dupie mam to. Sędzia pokazuje. I rożny. No i dobrze. No nie wykorzystali tego stałego fragmentu gry rzutu rożnego. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. No zastanawia się, czy nie strzeli. Brawo, geniusze, brawo! Kurwa, może jeszcze dajcie im 2-0. Nie, ja nie mogę mieć pasy przegranych, tak nie może być. Coś pod zmianę mógłbym dać? Za bardzo nie mam co tu zmieniać. Gramy dalej, no. Nie wiem co to dalej będzie. Ale w tej chwili już to przegrywamy. Benzema. Chyba, że coś jeszcze wykombinujemy. Zobaczymy. Trzeba coś zrobić. Tylko oni już są na ataku. Kurde, hard łap to. Dobrze. Ale czemu ty to tam podałeś? Nie, co za idiota. Dobra. Podaj teraz tam. Lampard, gówno. Nie, no nie wierzę, co oni odwalają. Dobra, Aguero. Dlaczego, co, gdzie on faulował? Chciał tylko piłkę. Javier Mascherano. No nie. Jesus Navas. Jaki ten sędzia jest pojebany. Zobaczymy, czy skończy się tylko na słownym upomnieniu. Mascherano. Podaje z powrotem. Aguero. Navas! Gdzie ty to podajesz? Sergio Ramos. Ale dobra, piłka dla nas. No przybiegnij ktoś. Robi się niebezpiecznie. Obrona nie jest w stanie zatrzymać Silvy. Dobre dośrodkowanie i co dalej? Nie tak miało to wyglądać. Kurde, nie mógł tego przyjąć na nogę, tylko na główkę jebany Żyd. No i znowu Neymar. I znowu Neymar, zwalaj stąd. Kiepska nie będzie. Na szczęście niezły refleks. Atak przerwany, jest spalony. Kurde. Przynajmniej zróbcie coś, żebyście doremisowali. Nie każę wam tego wygrywać dzisiaj. A teraz przeciwnicę Xabi Alonso. Ale kurde, żebyście przynajmniej jakoś to doremisowali. Doskonale dośrodkować koledzy z... Jest reakcja. Kurwa, jaki ten sędzia. Dobra, teraz on faulował. Nie czekali, już zaczęli. Ależ fatalne podanie. Genialnie na was, genialnie. I Villa.
Nieudana akcja. Które jajo. Na was coś nie gra w ogóle. Jest okazja. Prawie. Niecelnie. Przewijaj to. Kurde, mało czasu mamy, musimy doremisować przynajmniej. Di Maria. Podał tam, gdzie mu nie kazałem. Super. Agüero nic. Jak tak dalej będzie, to ja go wymienię. Dobra, Agüero biegniesz. Już blisko pola karnego. No i kurde, ta jego pieprzona obrona. No, ten się wyjebał. No i kurde, na takie trzy podania gra, żeby mi strzelić kolejnego gola. Kurwa, spieprzaj stąd Benzema. Piłka zatrzymana przez rywala i wybita. No, świetnie go obrał. Won. Nie opanował piłki. Dobra, Agüero. Podanie tu. A teraz przy piłce. A teraz Lampard zrobi dośrodkowanie. Rzucił w pole karne. No i obrońca poradził sobie z tym zgraniem. Uwaga, zacentrował w pole karne. No, dobra interwencja. Genialne podanie, no kurwa, genialne, Sinclair. Neymar. Ładnie przyjął piłkę, ale nie opanował. Wiedziałem, że będzie spalony. Ja już kurwa po prostu wiedziałem, że ten czarny idiota spali mi. Super, nie, no i mamy to znowu przegrać. No panowie. Wysokie podanie do Neymara. Zawaleta. Co ty odwalasz? Neymar. Super podanie do Iniesty. No, zastąpił bramkarza. Teraz podał do Alonso. Przynajmniej dla niego. David Silva podanie do Kuna Agüero, ale on nie dobiegnie raczej po tą piłkę. Nie, poda do bramkarza. Gra na czas, jebany idiota. Teraz gra na czas, to widać, po prostu już to widać, że on gra. Czy utrzyma się przy piłce? Czyste, udane wejście i świetnie przejął piłkę. Gdzie, na połowie rywala. Gdzieś ty podał? Ty widziałeś kogoś tam? Co ten hard odwala? Spotkanie jest bardzo wyrównane. Niewiele do końca, ale nie ferowałbym tutaj jeszcze wyroku. Kurwa, Agüero! Czemu ty nie umiesz wycelować? Takie masz możliwości. A nic nie zrobisz. Żebyś kurde trafił. Mało czasu, mało twój czasu. No i faulowany byłem. Tak, faulowany byłem. No właśnie. Teraz wolny. Agüero. Agüero, kurde. Gdzie jest ten Agüero? Tutaj. Dobra. On się nic nie gra. Nic. Nic nie chce zrobić. Nawet strzelić porządnego gola nie potrafi. Zmarnowana okazja. Zabrakło tu spokojnego złożenia się do strzału. Di Maria. Stracili piłkę. No ładnie. Kurwa, Sinclair, ty w następnym meczu nie grasz. Bo wszystko. Każdą akcję potrafisz spieprzyć. No nawet Tom. Nawet zwykłe podanie. Nie umie podawać w ogóle ten Sinclair. No i jeszcze nam strzeli teraz, nie? Dobrze, kurde. Jeszcze mamy czas. Javier Mascherano. Dobra, Jesus na was. Dobre przejęcie. Jeszcze tu spalił, kurwa, Agüero. I przegrywamy. Lub nie. Dobra, teraz. Teraz albo nigdy. Kurwa, dobrze. Nie wierzę. Już go wyzywałem, już mu kazałem stąd iść.
Złoty wywałem go w taki sposób, ale patrzcie jak on to strzelił. To jest w ogóle niemożliwe. Piękny gol. Kurwa piękny. I teraz musi być remis. I jest jeden punkt. Ale kurde, nie wierzę. Takie zaskoczenie. Dobra, podanie do bramkarza. Kompany, ty chyba chcesz odebrać sobie wygraną, nie? Nie ma, nie ma. Dobra, pewnie teraz zagwiżdżę. I dobra, remis mnie zmotywował. Ale kurde, strzelił. Uratował nas lewy pomocnik. Zostaje. Tak, ewidentnie zostaje. Szkoda, że remis, no. Ale jest dobrze. To jest właśnie ich początek. Jak będą tak dalej grać i jeszcze lepiej, to osiągną sukces. No tylko ten Aguero, kurde, nic nie trafił dzisiaj. Co mnie to rozczarowało, no. Co ja mogę powiedzieć? No jeden punkt, no i tyle dostajemy na dzisiaj. Bo ja już nie chcę grać ligówek. Trzy ligówki, dwie przegrane, z tego jedna zremisowana. Ja już podziękuję, bo nie chcę sobie pogarszać sytuacji obecnej. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał meczyk, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!